Sponsorem programu jest firma Grand Service, kompleksowa obsługa firm w zakresie produkcji i serwisu odzieży roboczej. W skład naszych usług wchodzi szycie, pranie oraz naprawa odzieży. Dbamy o komfort pracy i wizerunek Twoich pracowników. Nasze ubrania charakteryzują się wysoką jakością oraz wytrzymałością. Grand Service. Odzież szyta na miarę Twoich potrzeb. www.grandservice.com.pl. Telefon 661 383 227 oraz 665 222 800. Witam, z tej strony Rafał Piotrowski, to jest program Wioskini Lwa. Jego sponsorem jest dziś firma Grand Service. Moim Państwa gościem będzie natomiast Borys Miturski, zawodnik Włókniarza Częstowa. Witam Cię, Borys, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Borys, początki kariery to był rok 2005, wtedy jako 16-latek w sierpniu na tym stadionie w Częstowie zdawałeś licencję. Przebrnąłeś przez nią i tak mi się wydaje, że nie miałeś innego wyjścia w życiu niż tylko zostać żużlowcem. Ten sport od najmłodszych lat przewijał się u Ciebie w domu, bo w latach 80. zawodnikami był i Twój ojciec Krzysztof, wujek Michał. Dlaczego właśnie Speedway wybrałeś? Nie dało się nic innego? Znaczy ja powiem tak, no po części jest to przez ojca, przez wujka, prawda? Oni to we mnie zaszczepili. Ale to nie była ich decyzja, żebym ja jeździł na żużlu, to była moja osobista decyzja. Mieszkam na wsi, od małego praktycznie cały czas byłem związany z motocyklami. Wiadomo, tata miał dużo znajomości tutaj wówczas w klubie, trenera pana Jurczyńskiego, majstra pana Jańca. Często tutaj przebywałem na treningach, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem. Podobało mi się to strasznie. No i tak się zaczęło. Zapisałem się tutaj. Tata mi bardzo dużo pomagał z wujkiem. Zaczęło mnie to bawić. Wiadomo, zdałem za pierwszym razem licencję. No i brnąłem, żeby osiągnąć jak największe sukcesy w tym. A powiedz mi, dużo Ci pomogło to, że właśnie ojciec kiedyś jeździł na żużlu, wujek, bo oni byli przy Tobie przy tych początkowych etapach kariery. Było Ci łatwiej wejść w ten sport? No na pewno dużo łatwiej niż chłopakom, którzy przyszli z ulicy, bo tutaj tata miał dużo znajomości, też znał się na tym sporcie, pomagał mi przy sprzęcie. No i nawet jak mi nie wychodziło, pocieszał mnie, mówił, że musisz brnąć w tym, że to nie jest taki łatwy sport, żebym się nie poddawał, żebym cały czas próbował. Mogę powiedzieć, że do tej pory jest ze mną, prawda? Już tak bardzo się nie udziela, ale bardzo mi pomaga przy silnikach. I za co mu bardzo dziękuję, że przy mnie przez ten cały okres był, nie odwrócił się ode mnie, nawet gdy było bardzo ciężko, bardzo źle. Wszyscy praktycznie naokoło się ode mnie odwrócili, a ta jednak rodzina została. Borys, tak jak mówiłem, licencja 2005 rok i w 2005 roku chyba żadnych oficjalnych zawodów nie było. Był tylko taki trening punktowany tutaj z młodzieżową reprezentacją Niemiec. I 2006 zacząłeś jeździć już regularnie, ale to były starty w młodzieżówkach. Trener Jan Krzystyniak ówczesny no kilka razy sięgnął po ciebie na mecz ligowy, ale ani razu nie wyjechałeś w zawodach. Wtedy była ta sytuacja, że był zawodnik rezerwowy w składzie, ty właśnie byłeś pod tym numerem 8 albo 16. I 2007 rok, 22 lipca, poczekałeś trochę na debiut, ale chyba było warto. Mecz z Unią Leszno, pierwszy wyścig dnia, bieg młodzieżowy. Wygrany, za tobą przyjechał Robert Kasprzak, Mateusz Szczepaniak i Jurica Pawlic. Jak się wtedy czułeś jako debiutant, przywożąc trójkę do mety? No się zacznę od tego, że tak jak mówisz, mało jeździłem na początku, jak zdałem licencję, to mało jeździłem, gdyż była bardzo duża konkurencja we Włókniarzu. Był Marcin Piekarski, który bardzo dobrze po licencji zaczął jeździć. Pierwszy rok nie jeździłem w zawodach, drugi rok też za dużo nie startowałem. Trener nie chciał też za bardzo na mnie stawiać, bo tłumaczył się tym, że jestem słaby fizycznie. Byłem bardzo chudy, lekki i że sobie mogę nie poradzić. Przyszedł rok 2007, tak jak mówisz. Przyszedł do Włókniarza nowy trener, pan Piotr Żyto, któremu bardzo dużo zawdzięczam. Uważam, że on zrobił dla mnie najwięcej podczas mojej kariery. To za jego kadencji w klubie zacząłem tutaj jeździć na lepszym poziomie. No i przyszedł ten debiut. Dowiedziałem się o tym debiucie dzień wcześniej od trenera, że jednak pojadę ja w meczu. Powiem szczerze, całą noc nie przespałem. Myślałem, jak to będzie, żeby nie zrobić plamy, żeby się nie przewrócić, żeby nie przyjechać daleko z tyłu. No i bardzo mocno się skoncentrowałem wtedy na starcie. Udało się wygrać ten start, nie popełniłem błędu i udało się przyjechać jako pierwszy do mety. Byłem wówczas bardzo zadowolony. Wiadomo, pierwszy bieg w Ekstralidze wygrany. No później się wiodło już trochę inaczej. Były momenty szczęśliwe, były też porażki, ale oceniam na plus to wszystko, co się działo wówczas jako byłem juniorem. Niedługo po tym meczu z Lesznem ważne dla Ciebie zawody.
sierpień 2007 na torze w Częstowie, finał indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów. Było głośno o tobie przed tymi zawodami, niektórzy upatrywali w tobie jakiegoś takiego cichego faworyta. I całkiem nieźle się spisałeś, bo 10 oczek więcej zdobyli tylko Nikolaj Klint i bodajże Jurica Pawlic. Ale 10 oczek miało też trzech innych zawodników, Martin Waculik, Filip Sitera i chyba Tomas Jonasson. Bieg barażowy, stoczyłeś o brązowy medal. Dojechałeś w nim drugi, uległeś Filipowi Siterze. No i tak, czwarte miejsce, duży sukces, no bo za twoimi plecami fajne nazwiska się uplasowały. Oprócz tych zawodników, których wymieniałem, to był na przykład Grzesiek Zęgota, Artiom Łaguta. Powiedz mi, byłeś zadowolony po tych zawodach, czy jednak duży niedosyt, bo do medalu brakło naprawdę niewiele. Ja zacznę od tego, że to było też tak, że wyszedłem ze szpitala dwa dni przed tymi zawodami, miałem silny wstrząs mózgu. Tak naprawdę nie miałem czasu, żeby się odpowiednio przygotować. Były problemy też finansowe, bardzo duże problemy finansowe. Nie było mnie stać wówczas, żeby kupić sprzęgła, co było widać wtedy wówczas na tych zawodach, że wszystkie starty przegrywałem. Ogólnie z zawodów byłem zadowolony, prawda? Tutaj zjeździli zawodnicy, którzy dużo więcej jeżdżą w ligach zagranicznych, jeździli, w Polsce jeździli regularnie. No i co mogę powiedzieć, był wyścig barażowy, w który prowadziłem przez dwa kółka, albo przez dwa kółka prowadziłem. No i silnik zaczął tracić moc, prawda? I cudem udało mi się dojechać na tej drugiej pozycji, bo wówczas chyba Tomas Jonasson już praktycznie już mnie miał na ostatnim łuku, ale jakoś tak się potoczyło, że go zablokowałem i dojechałem jako drugi. No szkoda, no wiadomo, miejsce na medalowe to jest miejsce medalowe, a czwarte to tak już nikt za bardzo nie pamięta o tym, prawda? Nie ma się czym chwalić, że jednak mam ten medal. Głośno było o tobie też dzień później, no bo tak dosyć niespodziewanie, chłopak 18-letni, a ty wtedy wydałeś oświadczenie, że kończysz karierę. Dużo w mediach o tym się mówiło, mówiło się o konflikcie twoim ze stowarzyszeniem. Powiedz mi tak na chłodno, już po kilku latach od tych zawodów, jak ty to wszystko oceniasz, jak to wyglądało? Znaczy, powiem, że to była decyzja podjęta pod wpływem emocji, prawda, kiedy emocje puściły. Zadzwonił prezes Marian Maślanka, rozmawiał długo ze mną, przekonał mnie, żeby jednak nie rezygnować z tego. Znaczy, ja tu powiem, że to był bardzo duży konflikt ze stowarzyszeniem, ówczesną władzą. Odkąd praktycznie jeździłem, to zawsze robili mi pod górkę. Nie wiem, dlaczego tak było. Nigdy nie miałem od nich takiej pomocy samej z siebie, tylko musiałem wszystko wyprosić, a i tak ta pomoc była za mała. Tutaj przed tymi mistrzostwami Europy była taka sytuacja, że potrzebowałem kupić sobie sprzęgło. Miałem tam pieniądze zarobione za punkty w młodzieżówkach. No i poszedłem do klubu, poprosiłem, pani księgowa ówczesna mi powiedziała, że są pieniądze w klubie, ale oni mi nie dadzą i wymyślała 100 tysięcy różnych powodów, dlaczego mi tych pieniędzy nie dadzą. Pogodziłem się z tym, startowałem na tym sprzęgle, które miałem. No i cała akumulacja tych moich nerwów, tego, że postanowiłem skończyć, pokazać, że jednak nie chcę w takich warunkach jeździć tutaj w Częstochowie, było po zakończeniu zawodów. Zostałem zaproszony na bankiet, w którym prezesi mnie oczywiście oklepywali. Podszedł prezydent, oni się chwalili, jak to oni bardzo mi nie pomogli w tym wyniku, który osiągnąłem. No i zdenerwowałem się bardzo, bo ten bankiet był zrobiony za pieniądze od sponsora, ówczesnego senatora, który wcześniej mi obiecał, że kupi silnik na te zawody. No ale tak się stało, że stowarzyszenie przyciągnęło go na swoją stronę. No i dzięki temu był bankiet, a nie lepszy wynik mój. Borys, przejdźmy do kolejnych sezonów. 2007, tak jak mówiliśmy, był debiut z Lesznem, czwarte miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów. Występów było mało, bo tam chyba z 5 spotkań odjechałeś. I kolejny sezon 2008 też były nieregularne występy, bo wtedy Mateusz Szczepaniak był tym głównym juniorem. Później, kiedy skończył wiek juniorski, sezon 2009-2010, jeździłeś regularnie, praktycznie w każdym meczu, ale tych występów nie było zbyt wiele, bo albo jeden bieg jeździłeś, albo dwa. To były czasy, kiedy w Lidze Polskiej startowali obcokrajowcy na pozycjach młodzieżowych. Był na staju Ufinden, był Louis Bridger. Oni dostawali więcej szans. Powiedz mi, nie uważasz, że trochę inaczej ta twoja kariera by się mogła potoczyć, gdyby obowiązywał regulamin taki, jak jest teraz? Nie zazdrościsz trochę młodszym kolegom, którzy mają wyścigi młodzieżowe, 3 pewne starty w meczu ligowym? Znaczy, ja jestem taką osobą, która nie patrzy wstecz, prawda? Wiadomo, można dzisiaj gdybać, że mogło być lepiej, mogło być gorzej.
Ja się cieszę, że ten przepis wszedł, że młodzi polscy juniorzy mogą się rozwijać. Jest to dla nich duża szansa, mogą ze sobą rywalizować. I dzięki temu, wiadomo, z jakichś klubów perełki się wybijają i później przychodzą w ten wiek seniorski i nie giną. No co mogę powiedzieć? No jeździłem mało, były sytuacje, tak jak na przykład mecz w Toruniu, wygrałem pierwszy bieg i już nie pojechałem. Można było powiedzieć wtedy, że zrobiłem komplet punktów. No to jest historia, ja nie wracam. Dzięki temu jestem silniejszy, bo wiem, że nie było mi łatwo, brnąłem w trudnych warunkach, mam co opowiadać, ale jakoś bardzo tego nie przeżywam. No, cieszę się, że chłopaki teraz mają dużą szansę. Borys, wiek juniorski, tak jak mówiliśmy, końcówka to jest sezon 2010. Trochę pojeździłeś we Włókniarzu, były jakieś sukcesy większe, mniejsze. Był medal drużynowych mistrzostw Polski brązowy w 2009 roku. Był też brązowy w MDMP w 2008 razem z juniorami. Powiedz mi, no na pewno te wyniki też nie były do końca takie, jakby cię zadowalały. Nie był to szczyt twoich ambicji, ale widzisz jakieś pozytywy w tych czasach juniorskich? Jak oceniasz ten okres? Oczywiście, że widzę pozytywy. Jestem ogólnie zadowolony z tego, że mogłem reprezentować barwy Włókniarza, jeździć w młodzieżówkach, pokazywać się w Polsce. Towarzyszy mi mnóstwo przygód. Zwiedziłem całą Polskę, praktycznie pół Europy. Mam co opowiadać. Jestem zadowolony. Wiadomo, borykałem się też z różnymi kontuzjami, ale na szczęście chodzę, jestem sprawny, nie mam żadnych problemów. Jest to, tak jakbym powiedział, bardzo fajna przygoda. Żużel mnie bardzo dużo nauczył. Można powiedzieć, że teraz jestem osobą taką odpowiedzialną, wiedzącą, czego chcę, a jakbym jeździł na żużlu, jakby to było, jakbym skończył, nie mam pojęcia. Borys, zostańmy jeszcze przy sezonie 2010. Włókniarz skończył sezon i chyba w październiku wyjechałeś do Anglii, zawody w Berwick. Całkiem nieźle ci tam poszło, bo 6 oczek. Jak sprawdzałem jeszcze dzisiaj, no to jeden z liderów Włókniarza teraz, Peter Kildemant, miał punkt więcej, ale ty miałeś wykluczenie w jednym wyścigu, także może nawet byś był wyżej w klasyfikacji. No podejrzewam, że pojechałeś tam w jednym celu, żeby znaleźć sobie jakąś drużynę, startować w Anglii w tej lidze kolebce żużla w Europie. Nie udało się. Powiedz mi, dlaczego nie wyszło nic z tego kontraktu? Znaczy ja zacznę od tego, że to była fajna przygoda tam jechać. Bardzo męcząca podróż, 2,5 tysiąca kilometrów. Zajechaliśmy tam, bardzo mocno padał deszcz. Rozmawiałem tam z menadżerem, mówi, że będzie bardzo ciężki tor. To był bardzo długi tor, wymagający. No ale podeszłem do tych zawodów na luzie. Zrobiłem tam 6 punktów, co prawda mogło być więcej, bo też te zawody miały inny charakter, bo tam jeżeli ktoś przyjechał pierwszy, startował 30 metrów z tyłu, ktoś przyjechał drugi, no nie za bardzo mogłem się w tym połapać, prawda? Ale byłem zadowolony, tam menadżer był też zadowolony. Korespondowaliśmy później zimą i skończyło się na tym, że w Anglii, w tej niższej lidze był taki przepis, że jeżeli startuję w Polsce, raczej nie ma szans, żebym jeździł u nich, gdyż to koliduje z terminami. Po sezonie 2010, no wraz z końcem tego wieku juniora, wiadomo było, że ciężko by ci było tutaj we Włókniarzu zostać, no bo to jednak walka trochę o inne cele, ty też nie byłeś takim gotowym zawodnikiem na Ekstraligę. I kontrakt w drugoligowym KSM Krosno. Całkiem niezły sezon, bo średnia 1,7 na bieg, no to taka solidna druga linia. I sezon później przeniosłeś się do Wandy Kraków, to był 2012 rok. Tam już nie było tak fajnie, tylko chyba 5 spotkań odjechałeś. Powiedz mi, co się stało, że taki regres formy się znalazł w ciągu jednego sezonu w twoim przypadku? Znaczy, dużo by tu opowiadać, są takie rzeczy, których ja nawet sam nie wiem. Ale dużo błędów popełniłem, prawda? Dzisiaj jestem o to mądrzejszy. W Krośnie bardzo fajnie mi się jeździło, bardzo dużo się nauczyłem, bardzo fajny klimat był. Nie wiem, długo by tutaj opowiadać. Było tak, że wszystkie pieniądze, jakie zarobiłem w Krośnie, pozbierałem też pieniążki od sponsorów, za co im bardzo dziękuję. Zainwestowałem w nowe motory, w nowe silniki, zaufałem szwajcarskiemu tunerowi. I jakoś to nie wypaliło, prawda? Może ten tor w Krakowie mi nie pasował, bo powiem szczerze, że do dzisiaj jak mam tam jechać, to mam ciarki na plecach. Byłem lojalny wobec tego tunera, nie chciałem rozbierać tych silników, cały sezon na nich jeździłem, no i cofłem się do tyłu, strasznie się cofłem, bo bardzo mało jeździłem. Co mogę jeszcze powiedzieć? No szkoda tych lat. Może być też tak, że zimą się poczułem zapewnie, gdyż myślałem druga liga, nowe motocykle, może tu gdzieś odpuściłem. Naprawdę, na ten moment mi jest bardzo ciężko powiedzieć szkoda. Szkoda, bardzo żałuję dzisiaj, że nie zostałem w Krośnie, gdyż może by to całkiem inaczej wyglądało.
W Krakowie ten sezon dosyć szybko zakończyłeś i pamiętam końcówkę już nie jako zawodnik, ale mechanik u Petera Ljunga. Jeździłeś po całej Europie i na tych najważniejszych imprezach on wtedy chyba w Grand Prix nawet jeździł. Borys, powiedz mi, dużo cię nauczyło te kilka miesięcy współpracy z takim zawodnikiem? Bardzo, powiem tak, bardzo fajna przygoda. Byłem strasznie zadowolony, że mogłem być drugim mechanikiem u Petera. Bardzo dużo się nauczyłem. Powiem szczerze, że zobaczyłem wszystko od kuchni i patrzyłem na zawodników najlepszych na świecie. Bardzo się cieszyłem, kiedy jeździliśmy na Grand Prix, gdyż mogłem podpatrzeć pod każdym względem każdego zawodnika, od logistyki, od przygotowania do zawodów, od sprzętu. Dużo poznałem ludzi, dużo nowinek technicznych, także bardzo fajna przygoda. Powiem szczerze, że nigdy nie sądziłem, że będzie mi dane tak. Wiadomo, były momenty takie, że przychodziły zawody i ten ból, że nie mogę się przebrać i jeździć, tylko muszę stać z boku i je oglądać. Jedyny taki mankament był tego. Nie odpuściłeś jednak żużla jako zawodnik sezon 2013. Podpisałeś kontrakt w Częstochowie. No, liczyłeś, że może uda się Rafała Szambirskiego wygryźć ze składu, bo akurat KSM mieliście podobny, nie udało się. W tym roku GKM Grudziądz, pierwsza liga, też się nie udało wyjechać, to był kontrakt warszawski, ale ty przez ten czas jeździłeś po klubach drugoligowych, szukałeś sobie miejsca. Powiedz mi, nikt nie chciał wyciągnąć pomocnej ręki do ciebie, no bo to, co pokazałeś w ostatnich meczach Włókniarza, to te kluby powinny sobie chyba trochę pluć w brodę. Czy jeździłem jeszcze w zeszłym roku, nawet jak miałem tutaj kontrakt w Włókniarzu, jeździłem po drugoligowych klubach. W tym roku głównie praktycznie oparłem się na Opolu, jeździłem często do Opola, zmienił się też trener. Już powiem szczerze, że mało brakło, żebym tam podpisał. Druga liga rządzi się innymi prawami, tam jest bardzo dużo zawodników zakontraktowanych, Polaków jest i żaden klub nie chciał się tego podjąć, żeby mnie zakontraktować, gdyż miał pełną gamę zawodników i nie chciał wprowadzać nerwowości wśród nich. No nie udało się. Może dobrze, może niedobrze. No, czas pokazał, że było mi dane jechać w Ekstralidze, jak w jakimś stopniu się pokazałem. Wiadomo, brakuje tego objeżdżenia, sprzętu, ale mi żużel sprawia bardzo dużą przyjemność. Jeśli mi będzie dane dalej jeździć, to z chęcią będę to uprawiał ten sport. Powiedz mi, jesteś zadowolony z tych dwóch występów? No bo wiemy, dlaczego się znalazłeś we Włókniarzu. Jest trudna sytuacja finansowa, są braki kadrowe. Tak naprawdę wszyscy myśleli, że będziesz taką zapchać dziurą w składzie, a tak, mecz w Zielonej Górze, trzy oczka. Pokonałeś Loktajewa wtedy. Mecz z Lesznem, owacja na stojąco po 14 wyścigu, gdzie remis dowiozłeś z Oskarem Polisem. Cztery oczka i bonus. Całkiem niezły występ. Możesz być chyba zadowolony z tego powrotu do Ekstraligi. Czy jestem zadowolony? Powiem tak, że mogło być lepiej, mogło być gorzej. Plamy nie zrobiłem, co prawda mam ambicje na więcej, lecz brak objeżdżenia i brak tak naprawdę sprzętu nie pozwala mi na osiąganie lepszych wyników. No starałem się, robiłem co mogłem. Tutaj mecz z Lesznem był, nie wiem do dzisiaj, co była za przyczyna, że tak bardzo odstawałem ze startu. Nie wiem, czy to wina sprzętu, czy moja. Wiadomo, dochodziły nerwy, stres, jeżeli się nie jeździ regularnie, to jest bardzo ciężko. No i wiadomo, te ambicje czasami potrafią hamować i ten stres. No ale udało się, jestem zadowolony. Tutaj bardzo chciałbym podziękować trenerowi, że dał mi szansę, że we mnie uwierzył. Dużo mi trener pomaga na treningach, tłumaczy mi. Bardzo fajnie mi się z nim współpracuje. Też chciałbym podziękować panu Michałowi Święcikowi, prezesowi, gdyż tak naprawdę to była jego inicjatywa, żeby mnie ściągnąć z Grudziądza. No i tak się potoczyło. Borys, siódma pozycja Włókniarza po zakończeniu rundy zasadniczej. Baraże czekają zespół z pierwszoligowcem. Nie wiemy, czy do nich dojdzie, no bo słychać głosy z Łodzi, że oni nie chcą za bardzo tych spotkań jechać. No ale może być też dwumecz z Marłą Rzeszów. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Powiedz mi, nie wiemy też, jakim składem Włókniarz pojedzie, no bo cały czas temat Grigoria Łaguty i Grześka Walaska to jest taki trochę wirtualny. Możliwe, że znowu Włókniarz sięgnie po ciebie, po większą liczbę juniorów. Uważasz, że przy tym, czym Włókniarz dysponuje obecnie, stać was na utrzymanie Ekstraligi w Częstowie? Nie można zadawać takiego pytania, czy nas stać. My musimy obronić tą Ekstraligę, prawda? Tutaj jest 50% szans, bo może drużyna przeciwna być lepsza, ale to nie możemy zlekceważyć przeciwnika, który jeździ w niższej klasie rozrywkowej. Musimy się przygotować. Nie wiem, czy ja będę jechał, czy inni zawodnicy, ale tak jak każdy z nas osobna musi
musi być tego świadom, że to już nie jest mecz o nic, tylko tak naprawdę o Ekstraligę, do której będzie bardzo ciężko później wrócić i zrobić wszystko, zmobilizować się i walczyć. A wiemy, jaki jest sport, różnie może być. Borys, sezon dobiega ku końcowi, na pewno jesteś myślami już przy kolejnych latach. Teraz jeździsz w Ekstralidze, no ale pewnie też nie czujesz się do końca na siłach, żeby jeździć w zespole tak regularnie. Powiedz mi, gdzie ty byś siebie widział w Żużlu w kolejnych sezonach? Znaczy, nie wiem, gdzie ja bym się widział. To się właśnie trzeba zadać pytanie, czy ktoś w ogóle będzie mnie chciał na przyszły sezon. Nie wiem, będę szukał. Może pojawią się jakieś oferty z drugiej ligi, z pierwszej. Jeśli będę miał dane jeździć i zagwarantowane, że będę jeździł, to będę brnął ku temu, będę bardzo mocno przepracuję zimę, postaram się wymyślić coś ze sprzętem i dalej kontynuować karierę. A jeżeli mi się nie uda, to zajmę się innymi sprawami. Życie się nie kończy na żużlu. Wiadomo, zawsze tam będę w tym żużlu, ale nie muszę do końca jeździć. Co prawda kocham to, a jak wyjdzie, to zobaczymy na wiosnę. Od tego sezonu doszła ci też jedna funkcja. Nie jesteś tylko zawodnikiem, działasz w stowarzyszeniu jako wiceprezes do spraw sportowych. No i to jest taka trochę dziwna sytuacja, bo jeździsz sobie na żużlu, tutaj jesteś wiceprezesem. Powiedz mi, nie bałeś się podjąć wyzwania zostania tym wiceprezesem? No bo wiesz, jak to wygląda. Są czasami konflikty na linii działacz-zawodnik. Może ci młody chłopak przyjść, nawet nie z twojej winy. No wiemy, jakie są finanse w stowarzyszeniu. Nie ma tych pieniędzy jakoś nie wiadomo ile. Może mieć pretensje, że słabszy sprzęt, że nie ma pieniędzy na niego. Nie boisz się, że do takiej sytuacji będzie dochodziło? Nie boję się do takiej sytuacji. Tutaj powiem, pan Michał Święcik bardzo mnie nagabywał do tej funkcji. Co prawda ja tej funkcji uczę się do dziś. Nie jestem w pełni tak naprawdę takim prezesem, który rządzi w klubie, który ustawia chłopaków. Jestem świeżą postacią w tej roli, ale myślę, że wszystko, jeśli zima będzie mocno przez nas, przez zarząd przepracowana, wszystko będzie bardzo fajnie poukładane, to myślę, że będziemy najlepszą szkółką, profesjonalną szkółką, bo tutaj brniemy ku temu, żeby powstała profesjonalna szkółka żużlowa w Częstochowie, żeby szkolić tych młodych chłopaków, którzy mają, bo jest dużo chłopaków, którzy mają potencjał. Z juniorami pracujemy, no ja się z niektórymi przyjaźnię, prawda, ale to nie jest tak, że są jakieś konflikty. Zawsze wiadomo, konwersacja, rozmowy, dochodzimy do porozumień. Ja tutaj przez ostatnie 2 lata, mimo że nie byłem w klubie, to zawsze starałem się pomagać tym młodym chłopakom, jak tylko mogłem. Dobrze, Borys, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę właśnie, żeby ta szkółka była z prawdziwego zdarzenia tutaj najlepsza w Polsce. No i żebyś jeszcze pokazał, na co cię stać na torach żużlowych. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy również Państwu za obejrzenie tego odcinka. To był program W Jaskini Lwa. Jego sponsorem była firma Grand Service. Sponsorem programu jest firma Grand Service, kompleksowa obsługa firm w zakresie produkcji i serwisu odzieży roboczej. W skład naszych usług wchodzi szycie, pranie oraz naprawa odzieży. Dbamy o komfort pracy i wizerunek Twoich pracowników. Nasze ubrania charakteryzują się wysoką jakością oraz wytrzymałością. Grand Service, odzież szyta na miarę Twoich potrzeb. www.grandservice.com.pl. Telefon 661 383 227 oraz 665 222 800.